Dzień Boże w 28 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kiedy pojawia się ogłoszenie, że coś można dostać za darmo, choćby to był jakiś drobiazg, to działa to na ludzi jak magnes. Każdy chce coś otrzymać, choć wcale to nie jest mu potrzebne. Taką mamy mentalność i tego raczej nie zmienimy. Ale kiedy dziś król wydaje ucztę, na którą zaprasza wszystkich, to ona już nie jest tak samo odbierana. Bo iść tłumnie coś przyjąć bez jakiegokolwiek przygotowania, a iść na ucztę, gdzie wymagany jest strój weselny, to już dwie różne sprawy. Tak właśnie odbieram też pseudopobożność wielu chrześcijan, którzy przyjdą do kościoła po kadzidło na Trzech Króli, po popiół na popielec, przyjdą pochwalić się koszyczkiem na Wielkanoc i pośpiewać kolędy na pasterce. Ale w zwykłą niedzielę, których mamy ponad 50 w ciągu roku, już nie zbierą sił. Bo zmęczenie, bo czas dla rodziny, bo lenistwo, bo jakiś wyjazd. Całą gamę tłumaczeń można się tu pojawić. Dzięki temu widzimy, że walka o Królestwo Niebieskie nie jest czymś prostym i powszechnym. Jezus mówi, nie każdy jest godny, by się tam znaleźć. Powołanych jest wielu, lecz wybrani są tylko niektórzy. I choć wydaje się, że uczta króla, czyli wejście na salony, powinno być czymś, co przyciąga bez wahania, to są osoby, które odrzucają królewskie zaproszenie. Po prostu człowiek wybiera pole, handel albo agresję, przez którą wyraża swoje niezadowolenie, że ktoś chce mu układać życie i wtrącać się do jego spraw. Przecież nie tak mówi się o kościele, że zagląda do łóżka, do kont bankowych i czepia się różnych spraw moralnie godzących w człowieczeństwo? Taką działalność kościoła, który mimo licznych słabości jego przedstawicieli nieustannie stara się głosić Ewangelię, wielu odpowie: ja nie jestem taki jak inni, jestem dobrym człowiekiem. Można powiedzieć, że taki samozwańczy dobry człowiek przyszedł na ucztę. Wszedł do środka, rozglądał się, jednakże bardzo różnił się od innych uczestników biesiady. Nie miał weselnego stroju. I dlatego został szybko zauważony i zapytany: przyjacielu, jak tu wszedłeś? Może przypadkiem, może z przekonaniem, że przecież nikt nie zauważy. Tak niestety wielu ludzi podchodzi do wiary, bo znają słowa, że miłosierdzie Boga nie zna granic. Jak się okazuje, jednak jakieś granice są. Bo chcąc być na uczcie królewskiej, konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Pozytywna odpowiedź na zaproszenie Boga to nie wszystko. Co więc można zrobić lepiej w ciągu swojego życia, by wejść do środka bez jakiegoś lęku, że nie wszystko wypełniłem? Przede wszystkim czas, który poświęcam Panu Bogu. To nie może być coś od wielkiego dzwonu. Tu chodzi o szatę, czyli to, czym mogę się wykazać. Święty Hieronim skomentował ów fragment pisząc: stroje weselne są nakazami Pana i czynami spełnionymi według praw i Ewangelii, które są szatami nowego człowieka. Są to dzieła miłosierdzia, które powinny towarzyszyć wierze. Bóg przyodziany jest w świętość. Strojem weselnym jest nasza świętość. A świętość jest niezasłużonym darem, jaki otrzymujemy od Boga i jaki wysłużył na krzyżu nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego należy przypowieść Jezusa odczytać jako wezwanie do czujności i działania. Nie można czuć się pewnym zbawienia, nie robiąc niczego. Jeśli tylko przyjmujemy zaproszenie na ucztę, a nie zmieniamy stroju, to znaczy, że nie zmieniamy swojego sposobu myślenia i życia, które pozostaje oparte na starych zwyczajach. Zaproszenie Boga do wzięcia udziału w uczcie wiąże się z wielkimi zmianami. Najważniejszą z nich jest oblaczenie się w Chrystusa w naszym myśleniu, mówieniu i działaniu. W przeciwnym razie pozostajemy tylko na etapie powołania, ale wybranie jest poza nami. Jezus wzywa nas do gotowości, by podjąć zaproszenie. Praca nad sobą i otwartość serca są podstawowymi elementami tego przygotowania. Bez nich nie ma możliwości na spotkanie. Dwie strony powinny pragnąć tego samego. Każde zamknięcie serca i nieufność niszczą naszą relację z drugim człowiekiem. Dlaczego dziś ludzie nie przyjmują Jezusa? Często z lęku, że Chrystus zabierze im to, czego się przyzwyczaili. Wielu ma po prostu fałszywy obraz Boga jako kogoś strasznego, bardzo wymagającego, który nie zdejmuje ciężarów, ale jeszcze nowe wkłada na barki. Jest odwieczny problem potomków Adama. A my mamy stać się potomkami Chrystusa, abyśmy poznając siebie, mogli poznać Pana, który nie skąpi nam darów. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.